Siema, Nodziar z tej strony. Zaczynamy wykopki dzisiaj na placu zabaw. Zapraszam do oglądania. Przed chwilką, o tutaj, część od harmonii, tutaj. Klamerka. Ładna. A znajdujemy się na jakimś boisku, znów z Tomaszem. Skład się nie zmienia. Tam, aż tam, po tym parku. Nie kopane tu było. To już tu będziemy chyba chodzić do końca dnia. Zanim to przekopię do czysta. Dziesiątka. Ale fajnie kopnięte. Cyk, 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 jedziemy. Tomasz ma już 5 euro. Ile? 20 minut? Jakieś oznaczenie. Weilig. Verkeerde Nederland. Coś o bezpieczeństwie ruchu? Uuu, temu tak ładnie biło na złoto, co? No, ładny dopies. Bier dopies. Ładny to zakop. Zawsze się robi tak, ty widzę, tego nie robisz. Robię to zawsze. Nie, właśnie. Ja jeszcze trawę daję na górę, a nie robię takich rozkopanych śladów. Euro mam. To wszystko pójdzie na YouTube'a. Do kolekcji. Już tu widać rancik 50 centóweczki. Ja obstawiam 1 euro. Uuu, nie. Zawieszka dla piesła. 69, fajna taka. Szkoda, że jakieś... A jest to napis. Suki. Suki 047. No dobra, numer jest. Wow! Nie było? Wow! Co to było? 20? 20, no. Wow! Wow! Ja mam biegnąć. 20 centów. Takie jaja. Tu sobie kopałem dziurkę. Odkładam wykrywacz. I tu. Myk. 10 centów. Przede mną był piękny sygnał. I już tam coś widziałem. Bo to jest tutaj, na tej części. Czy to będzie srebrny gulden? Gulden jest. 79. O, shit. Niestety nikiel. Chyba 67 był rocznikiem przechodnim. Ale fajny! Lagun! Siedzi na drzewie i się nie rusza. Przyjedźcie szybko! Bo tu lagun na drzewie. Tomek się tam chwali, że jakąś monetę ma. A ja tu mam. Dewo. Pozłacana zawieszka z kościołem. Ha, ha, ha. Koln chyba. Chyba z kolonii. Co to masz? 5 centów? To są liardy czy co? Nie wiem, nie trzymasz. No, delikatnie. Piękna sztuka. Co? 1600 na bank. Miedziucha. A, ale jest. A to nie będzie sreberko, panie? Nie wiem, ale lekkie takie bardzo. No wiesz, sreberka jest lekkie, może być cieniutkie. Rozumiesz, to może być nalot. Może być. Patrz. Nie trzyj mocno, a sam dropie pazurami. Patrz. Ale znajdka, kurde. Zobacz. 1611. Kurka. Zajebista. Gratulation. Ale to ty. Czyli to ty rozwalasz. Powiem ci, chyba, że to jest sreberko. Wszystko tutaj w tym kwadracie. Będzie sreberko.
jest tu zawieszka. Mhm. To jest zawieszka, tak. Ale to nie jest srebro w takim razie. Ale... Bo kółko jest metalowe. Nie ale jest. Się metali. Ale jest. Mam już klamerkę. Smok. Mam już klamerkę. Klamerkę ma? Część od harmoniki ustnej. Zawieszkę z wężem? W stanie to nie miałem. Patrz, 25 wojenna. A melinium? Gdzie? Nikiel? Nie nikiel, tylko cynk. Aha, no tak, faktycznie. Ładna. Patrz, się trafiła pod drzewem. Bo to słaby metal, nie? To jest cynk, ale ładna ta jest. 1900... Pewnie jeszcze 40... Nie wiem. No. Fajna znajdka, jak głęboko była, zobacz, tyle. No, i podstała tak, z torcem. Jest, to fajna znajdka. Zaś będę musiał te świńskie piski w filmach dawać. Czemu? Bo kliesz. Wczoraj był dzień bez przeklinania. Och, co mnie tam. To dawaj piski. Bo jak ja gadam, to daj cały czas jeden pisk. No. Tylko modulowany, żeby się nie znudził. Ładna znajdka. Moja drugie. To jest ładniejsze. Jedno znalazłem na Wilhelminie. Na Wilhelminie. No, ładne. Fajne. Ale kopnąłeś. Co? Ale kopnąłeś tą łopatą. Tak. Uderzyłeś łopatą. Tak. A już chciałem się wycofać, bo za głęboko. Ale mi się prawdopodobnie. Ile tego tam masz? No tyle. No ile tego jest? Minimum 15 euro. Piękny fan, 1611 monetka. 25 centów monetka. Z czasów wojny, w ładnym stanie. Serduszko, inne rzeczy. Dużo się dzieciom rozdało 5-centówek i innych fancików. To jest takie dobre serduszko masz, Tomek? Co te? Co? Że ty fanty dzieciom rozdajesz. Tych fantów ja mam całą skrzynkę już. To jest 1611. Tak. 1611 monetka, znajdka dnia. Może tą datę widać, 1611. Nie widać. Wiesz jak to na kamerze potrafi być. Tak, szukać. O, jest, widać, 1611. U mnie też to nie wygląda źle. Raz, a nie, 20, może 2-3 euro. Guldenik piękny, trochę widelca, harmonika. O, tu jest euro, ze 3-4 albo i 4 euro. Ja policzę w domu też. Będzie zawieszka, 15, tutaj zawieszka dla psa, suki. Tak. Suka z numerem. Dobra, jadę. Nara, Tomek. Na razie. I tyle byłoby z dzisiejszego wypadu. Jutro jedziemy do Piotra. Ja się będę żegnał. Nara. We must fight.